Witam, dzień dobry. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj łączymy się z drugim kontynentem w sumie. To taki trochę, no chociaż to nie, to jeszcze jest taka wyspa, która chyba dryfuje w stronę Afryki, ale jeszcze chyba ciągle jest w Europie. Co, Krystian? Tak, ja też witam szanownych państwa, także z ciebie, Kamil, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Skandynawii, prawda? Tak jak czasami Anglia nazywa się, że nie jest w Europie, tylko to jest wyspa. Tak samo tutaj Skandynawowie też mówią, że to jest Skandynawia, prawda? Czyli kraje skandynawskie, czyli jak wiadomo Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia. A więc witam serdecznie. Miło cię widzieć i słyszeć. No, więc dzisiaj pogadamy trochę o tym, jak to się prowadzi biznes tam gdzieś na górze, w kraju, gdzie co jest zimno i są takie małe, beznadziejne domy i ludzie są małomówni, smutni i dużo piją alkoholu, jak tylko wypłyną statkiem na Morze Bałtyckie. Powiem tak, że ja oczywiście mówię na swoim przykładzie, biznes prowadzi się bardzo fajnie, miło i przyjemnie. Jest tutaj naprawdę możliwość rozwoju w wszelkich kierunkach, ponieważ jeżeli mogę mówić o sobie, to ja doszedłem do tego, tu gdzie jestem, dzięki po pierwsze rozwojowi osobistemu, jednocześnie wykształceniu, jednocześnie rozwoju przedsiębiorstwa, a także mądremu inwestowaniu. Także to są takie czynniki, które razem się złożyły na to, że jestem teraz naprawdę wyluzowany i w pewnym sensie spełniłem moje marzenia. Mimo, że tak zimno. No właśnie, mimo, że tak zimno. No tam dopiero nie płacić rachunków za ogrzewanie, nie? To dopiero potrafi. Tak, tam trzeba płacić, ponieważ jak nie, no to wtedy może być troszkę chłodno wieczorem, prawda? Dokładnie. No dobra. Krystian, ale po kolei, no bo ja sobie wyobrażam Krystiana, młodego człowieka, szkoła podstawowa, który marzy o zdobyciu wszechświata. Jak to się stało, że ten Krystian no, znalazł się tam na północy już ładnych 15 lat, siedzi i co? A nie w Polsce, tylko gdzieś tam. Stało się to w bardzo prosty sposób. Kasa czy kobieta? Przyznaj się, kasa czy kobieta? Zaraz, chwilę. Pierwszy wyjazd, kasa, wyjazd wakacyjny na studiach. Kasa i ciekawość świata i w końcu próba wyszlifowania mojego języka angielskiego, do którego bardzo się przykładałem na studiach, czyli byłem na poziomie Oxford Street, czyli na poziomie jakiegoś tam prawie nauczania w szkole. Więc to była też ciekawość. Wiesz, okay, ja studiowałem w Lublinie na... Ale poczekaj, bo szlifować angielski w Norwegii to tak trochę, wiesz, to jakby no tak na opak. Czemu nie Anglia, czemu nie jakiś, nie wiem, Australia, Ameryka, pół Afryki, Nowa Zelandia, czemu nie takie anglojęzyczne kraje, a tylko Norwegia? Wiesz co, powiem ci tak, że akurat jak byłem, wróćmy do moich młodych lat, że tak powiem, jak byłem na pierwszym roku studiów, miałem takich przyjaciół, którzy działali lekko w biznesie, prawda? Ja byłem na Wydziale Prawa, koledzy byli na Wydziale Ekonomii. No i padło hasło. Krystian, jest wyjazd wakacyjny, potrzebne jest auto, tutaj. Chcesz spróbować? Ja oczywiście chcę. Uwierz mi, Kamil, że przyjeżdżając tutaj, nie analizowałem dokładnie norweskiego funduszu olejowego, nie analizowałem kraju, tylko przyjechałem jak taki młody, energiczny facet, który chce podbić świat do nowego kraju. Tak czyli się zaczęło, można by powiedzieć, prawda? Że gdyby znajomi organizowali wyjazd do Anglii, to byś pojechał do Anglii, gdyby organizowali do Afryki, to do Afryki. Tak się złożyło, że mam przyjaciela w Anglii i byłem też równocześnie. Niemniej jednak, wiesz, kumpel rozwijał działalność tam, a ja chciałem być oryginalny, nie? Co pomyślałem tak, czy jeżeli 70% naszych rodaków wyjeżdża do Anglii, to ja spróbuję być oryginalny, być w tych 10 i być w Skandynawii, prawda? Ponieważ... A czemu nie w tym promilu i nie do Afryki? Słuchaj, już ci powiem dlaczego. Ponieważ na Wydziale Prawa miałem mądrych profesorów, prawda? Niektórzy byli członkami Rady Polityki Pieniężnej. I jeszcze jak nie wiedziałem, co to jest Norwegia, to już zdawałem egzamin z prawa finansowego, między innymi. I tam było państwo opiekuńcze, prawda? I między innymi Skandynawia była wymieniana jako taki solidny kraj, prawda, do działania, który dba o obywateli. Więc może jakoś to podświadomość mnie zadziałała, wiesz? Uwierz mi, że teraz się bardzo cieszę z mojego wyboru, ale jeżeli, jak stawiałem tu pierwsze kroki, to nie był kraj łatwy. Anglia to wiesz, jedziesz, jesteś w barze, dostajesz tam 8 funtów i już jesteś wyluzowany. Tutaj trzeba było przebyć długą drogę, żeby być tu, gdzie ja. Dlaczego?
Pierwsza sprawa, język. Tu jest duża bariera językowa, o wiele większa niż w Australii, Anglii, USA, czy powiedzmy w Niemczech, ponieważ nawet ja w liceum miałem niemiecki i angielski, ale uwierz mi, norweski jest tak dziwnym językiem, że no nie każdy się go szybko nauczy. Jest naprawdę inny, nie? To co widziałem u ciebie na kanale, jak tam niektóre słowa przytaczasz, to jest po prostu to trudne. To jest takie podobne do niemieckiego w sumie trochę, nie? Tak. Tak, jest podobne do niemieckiego, ale to jest język w swoim rodzaju, którym tak naprawdę mówi 5 milionów osób. O, tam 500 tysięcy nie zna, czyli 4,5. Jest podobny do pisemny, rozumiem, duński. Rozumiem też dużo szwedzkiego, prawda? To jest taka unia językowa. I powiem ci, wiesz, jak byłem na studiach, zawsze marzyłem, żeby znać 3 języki, nie? Ale po studiach to, wiesz, patrzyłem, że okej, znam angielski, to może hiszpański, bo nim mówi połowa globu, prawda? I myślałem o hiszpańskim, były dziewczyny, które uczyły się holenderskiego, ale ja zawsze mówiłem, nie będę się uczył języka, którym posługuje się 5 milionów osób, bo to jest paranoja, prawda? No tak, troszeczkę marnowanie potencjału, można by powiedzieć. To jest wielki paradoks. No dobra, ale jednak to zrobić. Czyli co, pierwszy wyjazd, potem co, jakiś drugi wyjazd, trzeci, a kiedy gdzieś tam na stałe? No bo, a potem dojdziemy, czemu akurat biznes? Ale skąd się to wzięło, że już tam na stałe chciałeś zamieszkać? Słuchaj, to jest bardzo proste. Przyjeżdżałem sobie pierwszy raz, byłem studentem w Polsce. Więc analizowałem możliwości rozwoju kariery w Polsce i w Norwegii, prawda? No oczywiście w Polsce to chyba lepszą karierę mógłbyś... I powiem ci, że jak widziałem moją karierę prawniczą i na przykład możliwość zarobienia pierwszego miliona jako jakiś tam prawnik w wieku 47,5 roku, to stwierdziłem, że chcę szybciej, lepiej, wygodniej. Mało tego, już wtedy podróżowałem i nie zapomnę, jak na promie wtedy spotkałem prawnika szwedzkiego, i powiedział mi, że on już 15 lat temu zarabia tam około 10 tysięcy złotych, a wtedy w Polsce, ja chciałem pracować w ministerstwie, zarabiało się 500 zł, nie? Więc stwierdziłem, że tej bariery w Polsce nie uda mi się pokonać tak szybko i rok po roku rozwijałem tutaj swoje układy, znajomości. No i to szło do tego, że zostałem, prawda? To się nie stało tak przez no dobrze, noc. Ale nie zostałeś prawnikiem w Norwegii. Słuchaj, jeżeli chodzi o prawnika, to poszedłem do Uniwersytetu w Oslo. Hmm? Czy jest ładnie po polsku na uniwersytet i w tamtych czasach pani powiedziała, słuchaj, prawo to jest odmienny system, być może będziesz mógł tutaj działać, ale zapraszam cię na 5 lat studiów do Oslo, nie? Oslo Uniwersytet i Centrum. Tylko jedna rzecz o mnie, ja studiowałem po to prawo, żeby poznać system i być przedsiębiorcą. Wiesz, ja właśnie, po prostu... ale porównujesz zarobki dobrego adwokata, znaczy prawnika ze Szwecji z prawnikiem rozpoczynającym karierę w jakimś podrzędnym ministerstwie, naprzeciw dajesz, wiesz, twoje dzisiejszą karierę przedsiębiorcy i karierę przedsiębiorcy z Polski. Bo moja teza jest taka, że jeżeli porównujemy karierę przedsiębiorcy z Norwegii i z Polski, to ten w Polsce jednak ma dużo większe szanse, dużo większe prawdopodobieństwo i możliwości odbicia się od dna i stworzyć dużą firmę niż w Norwegii. Wiesz co, ja na to patrzę inaczej. Moim zdaniem w Norwegii są większe szanse. Okej, no to mamy bardzo fajne pole do dyskusji. Jakie masz argumenty do tego? Bo moim argumentem jest to, że powiedzmy Polska lat 90. czy 2000. To ciągle jest jedna wielka dupa, tak nazwijmy to, gdzie nie ma dużo przedsiębiorstw, gdzie w ogóle wszyscy dookoła się uczą zarządzać, uczą się tworzyć przedsiębiorstwa, zaczynają się bogacić, wyjeżdżać na świat, zaczynają mieć pierwsze kontrakty zagraniczne i tak dalej, więc... Tutaj bardzo szybko zaczęliśmy nadrabiać te wszystkie braki komunizmu i tak dalej, i tak dalej. I chyba ciągle ten rozwój gospodarczy w Polsce jest możliwy. Więc to, co w Polsce można zrobić, to raz wykazać się przedsiębiorczością i wygrać konkurencję, to raz, ale dodatkowo mamy taki boom, bo się wznosimy na fali, bo cała gospodarka rośnie i gdzieś tam do tego średniego poziomu europejskiego, jeżeli nie będziemy nic zmieniać, no to gdzieś tam dobijemy według mnie. A czy słuchaj, Kamil, to wynika po prostu po pierwsze z moich ambicji i zainteresowań, że ja chciałem sobie pomieszkać za granicą po pierwsze, prawda? Jakby, wiesz, jeden jest ciekawy, nie no to wiem. Mogłeś jechać, ale mogłeś do Sosnowca jechać.
Co? Mogłeś do Sosnowca się przeprowadzić też za granicą. Wiesz co, powiedzieć, że przepraszam, nie widzę tego. Więc jakby tak naprawdę jest jedna rzecz. Ja się rozwijałem tak naprawdę gdziekolwiek w tym kraju bym był, prawda? Szedłem tą samą drogą. A że wiesz, Norwegia jest bardziej oryginalna i jest naprawdę bardziej solidnym państwem, uwierz mi, ponieważ ja rozumiem, ja też kocham Polskę i rozumiem zalety biznesu, o których powiedziałeś, ale 3 miesiące temu byłem w Tarnobrzegu przedsiębiorcy, który 15 lat próbuje rozwinąć agencję reklamową, ponad 5 pracowników i powiedział, że gdyby nie zlecenia z Niemiec, tego konkurenci dumpingowi, którzy korzystają z pewnych różnych dopłat i tak dalej, to by chyba go nie było na rynku, więc no, nie znam Polski jako biznes. Wszystko działam tutaj. No dobra, i wyjechałeś do Szwecji, gdzie jest jeszcze więcej dopłat do różnych firm. Moim zdaniem tu jest łatwiej, będę się upierał. Wiesz, ja mam taką sytuację, że mogę mieszkać czy w Polsce, czy w Norwegii, ponieważ nieruchomości mam i tutaj, ale po prostu, nie wiem, Kamil, ty dzwonisz, nie wiem skąd, właściwie gdzie ty jesteś, w Warszawie? Nie, ja jestem Jędrzejów Świętokrzyskie. Okej, okay. Więc ty patrzysz z tej pozycji, ja patrzę z pozycji Larvik Westfold Norway, nie? I z mojego punktu widzenia po prostu w Norwegii mi szybciej udało się dojść, ponieważ widzisz, gdybym ja teraz tak naprawdę przeniósł pewne aktywa, to już bym miał delikatną wolność finansową w Polsce, nie? Więc już bym nie musiał tak się, wiesz, rozwijać i przeć szybko, nie? A musisz? Teraz mam jeszcze takie ambicje, że żeby jeszcze dojść do... Mam swoje cele, nie? O wiele dalej niż jestem. Czyli jeszcze ci się nie znudziło. Jeszcze głodny jesteś. Ja dopiero, że tak powiem, no nie powiem na starość, ale dopiero zaczynam być deweloperem. Dopiero mam pierwsze działko na rozbudowę 4 mieszkań. W międzyczasie, wiesz, rozwijam firmę Lex Eindom. Widzisz, to, widzisz, że prawo studiowałem, ponieważ rzuciłem nazwę Lex, która zajmuje się wynajmem nieruchomości. Jak też wiesz, rozwijam moją główną spółkę Villa BKS. No tak. Dobra, tak? Czyli jest tego tam, trochę. Tu się rozwijałem, nie? Zaraz do tego dojdźmy, no ale okej, ty sobie już myślisz, dobra, przeprowadzam się tam na stałe i co, na początku pewnie jak każdy imigrant, to jakieś zmywaki raczej niż jakaś działalność. Powiem ci szczerze tak, podczas studiów, jak się ma 21-22 lat, 22 lata, już polskiego brakuje, to wtedy były takie prace, jakiś kierowca na farmie, takie dorywcze, prawda? Ponieważ byłem tutaj miesiąc. Niemniej jednak już zdecydowałem się na przeprowadzkę, to miałem stałą pracę, z której mogłem mieć do końca życia i mieć, wiesz, samochód, mieszkanie, jeździć na wczasy, ale ja zawsze chciałem być przedsiębiorcą. No dobra, co to była za robota? Po roku i mówię, panie szefie, ja cię przepraszam, ale proszę o pół etatu, ponieważ ja zawsze chciałem mieć swoją firmę, no nie dam rady już na 100% pana pracować, nie? Minęło 3 miesiące, potem powiedziałem, proszę 40%, bo odbieram telefony, już czuję się trochę taki, że nie wykonuję swojej pracy. No i potem po pół roku poprosiłem, tylko żebym był papierek jako dodatkowa pomoc i odszedłem. 2,5 roku jako na etacie, od tej pory cały czas własny biznes. Okay. Czyli wiesz, 12 lat biznesu za granicą rozwija. Co to była za robota? Wiesz co, to była taka firma, która produkowała systemy dachowe. Jak jesteś na lotnisku w Oslo i spojrzysz do góry na dach, to była moja firma, nie? Okej. Okay. No ale wiesz, mi szybko poszło, od razu robiłem tłumaczenia, byłem trochę takim, wiesz, głównym człowiekiem, przychodziłem dyrektora, tylko że ja chciałem mieć zawsze swoją firmę, więc nieważne, co robiłem. Okej, okay. No dobra, no to trzeba było się przeprowadzić, za coś żyć, prawda? Nie każdego stać na pierwszy rok utrzymania za darmo, zanim firma, znaczy utrzymania, zanim firma się rozrośnie w Norwegii, bo jednak koszty życia tam, no to powiedzmy roczne, to bardzo dobry dom tutaj w Polsce można by za te pieniądze mieć. A może trochę może wyższe jak Sosnowcy, nie? Ja no, nie tak istuję. Razy 5 albo 8 mniej więcej, co coś takiego. No dobra, czyli co, jest motyw, przeprowadzka, robota. No na szczęście trafiłeś być może na jakąś taką niedobrą firmę, w której się nie zadomowiłeś, tak? Nie wziąłeś kredytu na wielki dom, wielki samochód i tak dalej i gdzieś tam cię ciągnęło do tego robienia na swoim, ale... Miałeś ten etat i powoli z niego schodziłeś, ale co robiłeś, jaki miałeś pomysł na życie ty jako ty? No bo co, Polak w Norwegii, no to pewnie co, budowlanka. Znaczy, tak jak mówię, główny biznes, to było tak. Zawsze chciałem mieć swoją firmę, więc będąc na etacie,
szukałem jakiejś drogi rozwoju, prawda? I myślę tak, nie wiedziałem, co za granicą, ale wiesz, Kamil, za granicą jest tak, Arab robi dobre jedzenie albo sprzedaje auta, Polak dobrze buduje, Francuz, nie wiem, dobrze zajmuje się modą, a na przykład Holender jest dobrym sprzedawcą, prawda? Więc popatrzyłem, że okej, co się dzieje z Polakami? No trzeba to wykorzystać. Powiem ci jeszcze raz, poza moją pracą byłem raz na interwiu jako sprzedawca w firmie Broadcasting na cały świat, ale przegrałem interwiu z native'em z Australii, który miał angielski wrodzony, prawda? Więc może i dobrze, że tak wyszło, stwierdziłem, że idę na swoje. Jako, że mamy dobrych pracowników budowlańców, to spróbuję budowlańca, czemu nie? Wiesz, biznes jest biznes, nie? No dobra, ale wiesz, robota w biurze, a robota jednoosobowego kontraktora budowlańca, no to tak trochę... No. Więc opowiadaj, co to było za firma budowlana pierwsza? Remont. Pamiętaj, że moim zdaniem też sukces polega na pewnej zmianie paradygmatów myślenia, prawda? I przyznaję się, że musiałem na chwilę zmienić myślenie, żeby, wiesz, przejść ten etap, ale to było tak, że jak wspomniałem na początku wywiadu, cały czas w grę wchodził rozwój osobisty i wykształcenie. Więc to, że ja byłem w jakiejś pracy, od razu byłem w szkole językowej, zdobyłem certyfikat narodowy, nosz prawe trie, i zdałem egzamin, prawda? Jak tylko gdzieś zacząłem firmę, to od razu zniżyłem się w wykształceniu do jakiegoś technikum, fachbrew, i stwierdziłem, wiesz, po takich trudnych studiach, to stwierdziłem, są jakieś tam szkoły norweskie po norwesku, nie? No i wiesz, przeszedłem jedną szkołę, potem przeszedłem drugą szkołę, potem już był Uniwersytet w Stavanger i tax inżynier, czyli rzeczoznawca budowlany, to już była trudna szkoła, ale też ją zdałem, nie? Także wiesz, nie byłbym tu, gdzie jestem, bez rozwoju osobistego, czyli wykształcenia, bo wtedy bez certyfikatu w Norwegii jest ciężej. No właśnie, jakieś takie licencje. No dobra, ale wiesz co, wróćmy do tego momentu, gdzie zakładasz firmę. Okej. Budowlanka, czyli jednoosobowa, początek, czyli pewnie jakieś remonty na zlecenie. Tak, oczywiście. Słuchaj, po pierwsze, każdy przedsiębiorca chyba przyzna, że super momentem w życiu jest posiadanie swojej firmy. To jest tak, jakbyś kupił pierwszy raz samochód. Nie wiem, czy może pocałował dziewczynę, nie? Ja to tak wspominam. A potem ci się nudzi ten samochód i chcesz nowy, i potem chcesz iść na etat, w ogóle nie chcesz mieć samochodu, wolisz jeździć metrem. Jak lepsze auto, to wtedy się nie nudzi, nie? Więc słuchaj, to było tak, że pierwsza firma, zresztą nazywała się tak bardzo trudno, ponieważ nazywała się Opusings firma Christian Barwiński. No niestety, jesteśmy w Norwegii. Pozwoliła mi nauczyć się prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju, w którym jestem, czyli w Norwegii. Czyli, wiesz, tłumaczenie ustaw, zasad, rozmowy, jak to jest zbudowane, jakie opłaty, jakie podatki. Wiesz, ta zaciętość z Polski, no pozwoliła mi to wszystko zrozumieć, nie? To było tak, że moja dziewczyna wtedy studiowała, a ja wtedy siedziałem z ustawami norweskimi i sobie tłumaczyłem, żeby rozumieć, co się dzieje, nie? Więc to nie do końca chodzi, że ja wziąłem ten pędzel czy młotek, ale byłem bardzo mocno zaangażowany w stronę zarządzania, prawda? Jak w każdej firmie. Uważam, to jest tak samo w Australii, w USA, w Polsce, gdziekolwiek. Tylko, że tu jest inny język. Młotkiem dużo nie machałeś. Wiesz co, nie. Naprawdę. Rzadko. Czyli co, od razu jacyś ludzie pod zlecenie oddawcy, biorcy i tak dalej, gdzieś jakieś takie pośrednictwo, czy jak to zorganizować? Nie chcę, żeby to brzmiało, że było zbyt trudno, ale początki były takie, że wstawałem o 6, woziłem tam 2-3 pracowników na projekt, potem jechałem do swojej firmy na 7, potem wracałem o 16, zabierałem pracowników, rozmawiałem z klientami i tak dalej, i tak dalej. I od tej pory... O co chodzi z tymi pracownikami, że nie mogli dojechać sami? Wiesz co, bariera językowa. Uwierz, pierwsze chwile... Bariera językowa przeszkadza w prowadzeniu samochodu? Nie, jakby zaczęciu pracy, ponieważ... Pamiętaj, że żeby być dobrą firmą, to jak to się pięknie mówi po norwesku, trzeba tilfred stile kunden skra, to nie? Czyli wiesz, po prostu trzeba być na miejscu, pięknie porozmawiać z klientem, zobaczyć, czego on potrzebuje i tyle. Zresztą, powiem ci, tak powiedziałeś, Polska 90. była trudna i często chłopaki tutaj nie mieli samochodu. A ja miałem samochód jeden, nie zapominam. Więc wiesz, to był rozwój. Miałeś, nie? Tłumaczyć z norweskiego na nasze. Ja tłumaczyłem, bo ja potem byłem na etacie,
ja się bałem zrobić firmę po angielsku, nie? To stwierdziłem, że jak wiesz, do you speak English, how are you doing, to będę taki trochę cudzoziemiec, więc będąc 2,5 roku na etacie, dobrze wyszkoliłem się w języku i wtedy normalnie zacząłem prowadzenie przedsiębiorstwa, jak to teraz śmiesznie brzmi, no ale tak to było, nie? Wiesz, że jak człowiek ma 25 lat, jak założyłem firmę, miałem 28, przepraszam, to ma super zapał, wiarę, wiesz, no obstacles, tylko daje do przodu, nie? Cokolwiek by się nie działo, więc tak zacząłem, nie? Ale aż do pierwszego momentu, kiedy popłynie się na kilkaset tysięcy, bo się czegoś tam nie zrobiło i się ma potężne problemy i nie wie, jak się z tego wyjść. Tak było u ciebie? Widzę, Kamil, że dużo z przedsiębiorcami pracowałeś. No. Miałem pewne zawahania, ponieważ nie było mnie stać na kapitał zakładowy i pierwsza firma miała w formie spółki jednoosobowej, prawda? Więc ponosiłem pewne ryzyko, nawet sobie powiem, się nie zdawałem sprawy. Bo czasami lepiej sobie nie zdawać sprawy, wtedy jest odważniejszy. Ale wiesz, od razu tutaj wszedłem w krąg dobrych, pomocnych ludzi. Jako że studiowałem prawo, to od razu, nie od razu, mam kumpla adwokata od 10 lat, który nazywa się Nils Peter Jakobsen. Mam kumpla, który pierwszy w Norwegii założył szkołę sprzedaży, który jest inżynierem, a także ekonomem. No, umówmy się, to nie jest wyczyn założyć jakiś biznes w Norwegii po raz pierwszy. Przecież to jest tak naprawdę tylko Warszawa z okolicami. Ale co masz na myśli? No, pierwsza szkoła, no to wiesz, jakaś sprzedaży, czy pierwsze coś, to chyba nie jest nic takiego trudnego w Norwegii być pierwszym, bo tam w zasadzie mało co jest, bo to jest tylko powierzchnia, powiedzmy, Warszawa, jeżeli chodzi o liczbę ludzi z jakimiś drobnymi okolicami. Zgadza się, dlatego, co było zaletą, prawda? Uważam, że mądrze zrobiłem, że zostałem w trudnym kraju, ponieważ uwierz mi, że w mieście, w którym jestem teraz, w Narwiku, znałem wszystkich Polaków. Ja byłem jeden z pierwszych, chyba 20 nas było. I się znaliśmy i wiedzieliśmy, że ten ma takie auto, ten robi to, a ten robi tamto. Teraz, uwierz mi, Kamil, Polacy są wszędzie i ja już nie mam ambicji, żeby wszystkich znać. Już po prostu, wiesz, mam swoją ekipę i to mi wystarczy, nie? Więc może wtedy było mi łatwiej, prawda? Bo uwierz mi, że no lekko było. Lekko było zacząć firmę. Co było trudne? Przed wejściem do Unii Europejskiej Polacy nie mogli pracować w normalnych pracach, ponieważ byliśmy zrównani z krajem trzeciego świata. Dlatego do tej pory pani mnie na policji w Wydziale do Cudzoziemców wspomina, jak pojadę tam zmienić paszport. A, to ty przychodziłeś z takim 10 zawsze facetami, z teczką papierów. Wiesz, było dużo roboty papierkowej, prawda? Tabele, potwierdzenia, urzędy, ponieważ Polacy byli jacyś tacy dziwni, nie? Czyli co, importowałeś też ludzi tam do roboty? Znaczy, można powiedzieć, że ludzi ściągałem z Polski, dokładnie. Jak na to patrz, to patrz, ale przyjeżdżali ludzie. Pamiętam, wiesz, to jest kraj praktycznie bezgotówkowy teraz, prawda? Tutaj maksymalnie możesz jako przedsiębiorca napisać fakturę za 4,5 tysiąca, przyjąć gotówkę, jeżeli nie, to będzie rejestrowane, nie? Ale tylko biznes to biznes, czy do ludzi takich zwykłych konsumentów też te wiesz, limity są? Generalnie każda transakcja, każde wyjęcie gotówki powyżej 5000 zł jest rejestrowane. No to tak jak w Polsce chyba, nie? Nie wiem, jak jest w Polsce. No chyba tam 10-15 tysięcy złotych jest, jakoś tak, ale... W takim kraju, kiedyś miałem ekipę Polaków, poszedłem do pani z Urzędu Skarbowego i mówię, że dzień dobry, ja chcę wyjąć gotówkę 50 tysięcy złotych na wypłaty, ponieważ chłopaki lecą do Polski, jak to zrobić? No to panią rezerwowałem kierowniczkę i tak dalej, więc robiłem takie rzeczy nieświadomie, które były inne w tym kraju, prawda? Teraz to śmiesznie wspominam, teraz działam inaczej, no ale takie były początki, nie? Ale jak inaczej niż gotówką? Co, zmuszałeś ludzi do zakładania konta w Norwegii, czy przelewy międzynarodowe, czy jak? Jak to było wtedy, że chłopaki nie mieli kont, chcieli pieniądze gotówką, kilkadziesiąt tysięcy, więc musiałem im dać, nie, wypłacić. A teraz na przykład jest tak, teraz w ogóle Kamil, to jest naprawdę niedostępny kraj, ponieważ założenie konta chyba trwa 2 miesiące, wszystko przez maile, po prostu wszystko jest utrudnione. Nie? Założenie konta 2 miesiące? Jak to było z moim pracownikiem? Że mój pracownik założył konto ostatnio, musiał wypełnić ankietę na internecie, tak. Potem pójść do banku, wylegitymować się, potem musiał z powrotem czekać na jakieś pismo, znowu coś nie doszło i to jest takie,
porównaniu z tym, jak było 15 lat temu, że ja szedłem z chłopakiem, siadaj, to jest Robert, pani mówiła, ach, znowu te konta. I mu zakładała. Teraz jest o wiele trudniej, nie? Wiesz, ja ty prowadzę biznes 12 lat, więc to już jest, wiesz, to jest, zaraz będzie jakaś dekada, nie? No, ale to wiesz, nie... No, z drugiej strony widzisz, co się w Polsce dzieje, że jednak, wiesz, no bankowość mamy chyba najlepszą na świecie, jeżeli nie jedną z najlepszych przynajmniej, gdzie możesz sobie z ulicy wejść do banku i za 5 minut wychodzisz z kontem bankowym. Kamil, czy tak jest, jeżeli przyjdzie gość z Ukrainy? Czy tak jest, jak przyjdzie gość z Ukrainy? Podejrzewam, że tak. Dlaczego miałoby tak? Nie. Nie? Ponieważ wiesz, założenie konta dla Norwega to jest jedna rzecz, a założenie konta dla człowieka, który przyjechał, jeżeli przyjeżdżasz, nie masz jeszcze tak zwanego D-numeru, czyli numeru takiego pierwszego, brakuje ci danych i stąd, żeby założyć konto, musisz uzyskać pierwszy numer. Pierwszy numer uzyskuje się w przeciągu 6 tygodni. Wiesz, akurat będę rejestrował teraz dwóch pracowników, więc ja ciekawe, widzę, jak to się jak zmienia. To by było, nie? Wiesz co, nie wiem, bo gdzie nie jestem, w jakimś, nie wiem, Czechy, Słowacja, gdzieś tam ta wschodnia Europa, no to po prostu z ulicy się wchodzi i można konto założyć, więc ode mnie nie chcą. No Ukraina jest poza Unią, więc to może by jakoś utrudniało, ale czy są jakieś takie, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie, to nie jest trudno, ale to trwa, prawda? Wyobraź sobie, że żeby założyć konto, musisz wysłać zgłoszenie na maila. Ja teraz, żeby zarejestrować pracownika, muszę pisemnie wysłać, umówić się na termin w Urzędzie Skarbowym w Tonsberg i dopiero jak mi wyznaczą termin za półtorej tygodnia o godzinie 8:45, dopiero mogę z nim pojechać. Już nie ma takiego wchodzenia, wiesz, otwierasz drzwi i wchodzisz. Nie, już się skończyło. Naprawdę wszystko jest... Teraz urzędnik jest panem, bo to kraj opiekuńczy i trzeba się do urzędnika dostosować i wszystko niech się wali, niech czeka, bo trzeba swoje odstać. I ty mówisz, że to jest kraj z lepszymi szansami na osiągnięcie sukcesu. Właśnie się nie stoi. O, coś przerwało. No, jak to się nie stoi? Jak ty stoisz, jesteś, że tak powiem, ahead, już umówiony na godzinę. Nie no. Stoisz, tylko w tym momencie wchodzisz w rejestrację, masz termin 9:45 we wtorek i wchodzisz i nie czekasz 3 sekund, nie? No dobrze, tylko że musisz na ten termin czekać z 2 tygodnie. No, półtorej, teraz w lecie to czekaliśmy chyba na rejestrację na policję 1,5 miesiąca, ale to też był lipiec. Nie? Czyli co, przez internet takich rzeczy nie da się załatwić? Da się umówić. Aha. Ale po raz pierwszy, jako że Norwegię wykorzystywali tacy nieuczciwi ludzie, że tak powiem, kupili maszynę za jakieś kilka milionów koron, i po raz pierwszy robią bardzo wnikliwe sprawdzanie ID, dowodu czy paszportu. Ale żeby coś powiedzieć fajnego, jak już jesteś w systemie, to jest bardzo łatwo, jest chillam. Słuchaj, transakcje bankowe na, można powiedzieć, kilkaset tysięcy koron, to ja wchodzę, coś tam klikam, nie wiem, coś przekręcam, już jest. No, tak jak w Polsce. Tak w Polsce. wiesz, nie, no jest naprawdę okej. Okay. To akurat w tych pracownikach to się zmieniło dużo, dlatego ci o tym mówię, ale jak ktoś jest ogarnięty, to też jest łatwo. Nie? Okay, naprawdę. Dobra. Zachęcam już do robienia biznesu w Norwegii. Już nie psioczę. Czyli co, przeszedłeś na budowlankę, jakieś drobne remonty, ale co, ogólnie w nieruchomości wszedłeś? Tak, ogólnie jak wielu przedsiębiorców wszedłem w nieruchomości, a wrócę do mojego początku jako drobne remonty. Wiesz, Kamil, tutaj bardzo liczą się wykształcenie i odpowiednie certyfikaty, prawda? No jak w każdym kraju socjalistycznym. Tak, dokładnie. Więc zaczynając remonty, pamiętaj, że się cały czas kształciłem. Po 2 latach pierwszy certyfikat. Po następnych 2 następny. Po następnych 3 następny. I wyobraź sobie, że dzisiaj byłem na spotkaniu z architektem, który ma firmę konsultingową, ma 70 lat. I okazało się, że mamy takie same uprawnienia, on ma jedną linijkę więcej. Także wiesz, no jeżeli zaczynasz od remontów, ale jak masz potem uprawnienia, to potem wszedłem na duże projekty. Teraz jestem project managerem projektu, no nie wiem, czy to jest taki duży, ale wartość jest jakieś 6 milionów złotych, nie? I jakby, no ode mnie wszystko zależy, ja tym steruję, nie? Więc
to jest trochę spełnienie moich ambicji, że wiesz, że tam, no, iść dalej, nie? Rozwijać się. Okej, okay, no dobrze, ale nadal to jest jakiś projekt, wiesz, że wchodzisz, remontujesz, budujesz, oddajesz, no ale gdzie tutaj są inwestycje w nieruchomości? Czy w co się tutaj zahaczyłeś? To jakieś domy na wynajem dla tych swoich pracowników, których zacząłeś ściągać, czy gdzie tu był pomysł, żeby się zahaczyć? Wracając do twojego pierwszego zdania, to nie jest jakiś tam coś tam, tylko to jest budynek trzymieszkaniowy, który został zaprojektowany przez tych samych architektów, którzy projektowali operę w Oslo. Więc człowiek za sam projekt dał chyba 250 tysięcy złotych. No jest bardzo ciekawy, no nie mam tutaj przy sobie szkiców, ale jak już go zrobimy, jak go zrobię, przeprowadzę, wtedy chętnie się, wiesz, podzielę zdjęciami. Czyli co, jakiś taki ładny, bo no umówmy się, budownictwo norweskie to tak, to prawie tak jak angielskie, to takie brzydkie jak... Bardzo ładny, przeszklony, trójkątny, z wieloma poziomami, z ambicjami i tak dalej. Ale to wiesz, to nie jest takie ważne, bo tak jak mówisz, jakiś tam projekt, nie? Jeżeli chodzi o nieruchomości, to może też wynika z mojej osobowości, ponieważ pierwsze działko kupiłem od rodziców w wieku 19 lat, jeszcze będąc w Polsce. Następną znowu też na studiach, jak miałem tam ileś tam lat, 23. A tutaj... jakby zacząłem inwestować w nieruchomości chyba 9 lat temu. Jak każdy, po raz pierwszy kupiłem drugi dom, prawda? Po raz pierwszy kupiłem drugi dom i stwierdziłem, że ja go wyremontuję bez jednej korony kredytu, bez jednej złotówki kredytu, prawda? Więc kupując po raz pierwszy drugi dom, dokonałem inwestycji dobrej, która wzrosła. Potem kupiłem kolejny dom. Zaczęło to fajnie iść, ale potem co, znowu kupiłeś kolejne. I wynająłeś, czy co z tymi domami? Tak, ja powiem ci, że Lex Eindom AS to jest spółka w moim holdingu, która zajmuje się wynajmem mieszkań. Okay. Wiesz, Kamil, ja z racji pewnej takiej skromności etyki biznesowej nie będę mówił, ile ja mam mieszkań, ale nie jest źle. Nie jestem w jednym z nich. Halo, okay. Czyli plan był taki, że co, kupuję kolejne nieruchomości, remontuję i wynajmuję, a że ściągasz pracowników z Polski, no to też w sumie to był naturalny target wynajemców. Tak, i powiem ci, że jak tutaj, jakoś skromnie, żeby powiedzieć, ostatnio zrobiłem bardzo dobrego flipa, pracowałem nad nieruchomością 3 miesiące i wiesz, tu się przydaje znajomość prawa, ponieważ z nieruchomości trzeba było zdjąć zastawy, trzeba było pozbyć się pewnych tam obciążeń. Musiałem byłem właścicielowi wypłacić gotówkę do ręki, ryzykując, żeby mi oddał. No i powiem ci, że super transakcja, nieruchomość centrum Larvika, dobra wartość. A żeby powiedzieć w procentach, wzrost nieruchomości praktycznie o, no, można powiedzieć 100%, powiedzmy w 3 lata, nie? No dobrze, tylko wiesz, że jak wzrosło w 3 lata o 100%, to może w kolejne 3 lata spaść do 100%. Szczerze, w tym miejscu, w tym mieście może, ale nie sądzę. No bo wiesz, jak tak łatwo, wiesz, co łatwo przychodzi, to szybko odchodzi, więc to nie jest chyba tak, że to będzie tak wiecznie. Ja tak ostatnio sobie przeglądałem ceny nieruchomości w UK-u, w Sheffield i takie to są dane z miasta, z urzędu miasta, gdzie tam uśredniona cena sprzedaży i wychodzi, że za ten taki brzydki, powiedzmy, angielski dom, powiedzmy, że cena była kiedyś tam 80, potem 90, 100, 110 i do 140 i potem w ciągu jednego roku spadło z powrotem na 90, chyba 7 z tego co pamiętam i potem znowu rosło i znowu gdzieś spadło i to tak od 3 lata temu, że tak te nieruchomości rosną po 5, po 10% rocznie, ale potem przyjdzie jeden rok i 50% w dół lecą. Wiesz co, Kamil, dobrze, że o tym rozmawiamy. Ja tutaj jestem właścicielem nieruchomości już od lat 15. I uwierz mi, no nie zdarzyło się, że miał jakiś spadek wielki, prawda? Po pierwsze. Jeszcze. Po drugie, to co mówiłem, Norwegia jest fajnym krajem, bo wczoraj był wywiad na temat rentowności pola naftowego Johan Sverdrup, który miał być rentowne przy cenie baryłki ropy $50. Cena wzrosła do 70 i teraz to pole naftowe
zarabia 10 milionów koron na godzinę, prawda? I jakby jak wiesz, że ekonomia dobrze idzie w państwie, że majętność Norwegów jest na normalnym poziomie, ponieważ średni majątek Norwega takiego 65 lat, 70 to jest 2 miliony złotych, no to wiesz, że też będzie to wzrost nieruchomości, a nie spadek, prawda? Ale czemu tak zakładasz? No jednak społeczeństwo jej się starzeje, norweskie, młodych coraz więcej ubywa, a przybywa ludzi gdzieś tam z imigrantów. I ja nie byłbym taki pewny, czy ta prosperity jest do utrzymania na dłuższą skalę. Zobacz, zawsze ekonomią, makroekonomią czy mikroekonomią steruje podaż i popyt, prawda? Na przykład w mieście, w którym mieszkam, generalnie brakuje mieszkań do wynajęcia, jest czasami walka o domy na licytacjach, prawda? Więc rynek też jest nienasycony. Uwierzmy, że to jest kraj, do którego wiele osób, jak już raz przyjedzie, to zostaje, prawda? Ponieważ tak jak to wczoraj mój coach, zresztą mój przyjaciel, ten od szkoły sprzedaży, powiedział, że no my w Norwegii mamy tak dobrze, że aż tak się nie musimy tak naprawdę kreatywnie, nie wiem, no udzielać, właśnie. Tam kreatywnie pracować, prawda? No właśnie, i o tym mówię. I wtedy spada kreatywność. Lista 100 największych norweskich firm od iluś tam x lat jest taka sama. Nic nowego nie wskakuje na to miejsce. Taka stagnacja i w pewnym momencie no, imigranci przestaną przyjeżdżać, a nawet może zaczną wracać i wtedy ceny nieruchomości pójdą w dół na łeb na szyję. Wiesz co? Cieszę się, bo ja kocham dyskutować o nieruchomościach. Zauważ jedną rzecz. 3 lata temu spadła cena baryłki ropy, prawda? Tak. To oczywiście takie miasta jak Stavanger czy Bergen odczuły większą liczbę bezrobotnych, więcej inżynierów, którzy nie mieli zajęcia, prawda? Co robi rząd? Od razu uruchamia środki pieniężne z funduszu olejowego, inwestuje więcej w infrastrukturę, w drogi. No, podnosi koszty życia. Tak, elektrownie różne i tak dalej. I nagle inżynierowie znajdują pracę i znowu każdy jest happy. Także no wiesz, potem trzeba będzie utrzymywać elektrownie, które są i drogi, które są nikomu niepotrzebne. Ale dla mnie, ja powiem ci tak, rozmawiałem wcześniej ze swoim właśnie moim przyjacielem, który zresztą do Stanów jedzie, jutro muszę zabrać na lotnisko, jedzie, wiesz, tak powiem, potrzebować Miami. I u mnie jest tak, nawet gdy nieruchomości spadły o 30%, jutro o godzinie 7 rano, ja i tak jestem do przodu. Jakby spadło 45%, też jestem do przodu. Gdyby spadło 60%, no wtedy tutaj mogę się stresować. Ale uwierz mi, Kamil. To już by ci banki wypowiedziały kredyty. Mogę się naprawdę, wiesz co, z tobą założyć o nie wiem co, o dużą, nie wiem, porcję, że tak się nie stanie. Więc akurat tutaj, no... Akurat tutaj Norwegia jest bardzo stabilna. No aż do czasu, a jak się stanie? Pamiętaj, że tu jest tylko 5 milionów osób, a produkt krajowy brutto jest bardzo solidny, nie pamiętam teraz cyfr. A zresztą, już tak jak mam ci odpowiedzieć, jak się stanie, mam gdzie mieszkać w Polsce, mogę pojechać w Polsce. Dobra. Nie, to już jestem, wiesz, dwukrajowy. Już cię nie morduję w takim bądź razie, ale broniłeś się dzielnie przed tymi moimi zarzutami. No wiesz, lubię prężne dyskusje. Okej, okay, no dobra, czyli co? Norwegia, budowlanka, inwestowanie w nieruchomości i dobra, co? Takie mało kreatywne życie. Powiem ci, że bardzo ciekawe pytanie. Tak jak ci powiedziałem, w Norwegii też wchodzi rozwój osobisty, po pierwsze. A po drugie, moim marzeniem było mieć holding. Jak byłem na studiach... No ty już zakładasz dwie spółki, tworzysz holding, jaki to problem? No wiesz co, ale jak byłem na studiach, to jak studiowałem prawo finansowe, to mi się wydawało takie odległe, wiesz, jak to zrobić. No bo w Polsce, żeby holding zrobić, to są jakieś obwarowania, jakiś tam kapitał zakładowy trzeba mieć potężny, ileś czegoś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to, a w Anglii to wystarczy mieć dwie spółki, robisz holding i już po prostu się księgujesz. No, wiesz dlaczego? Dlatego jak na przykład już... 3 lata temu, czy 2, jak założyłem swój holding, prawda, matka, jak to jest spółka, matka, spółka, córka, tak. Przepływ kapitału, holding podatkowy, no to uwierz mi, że to nie jest takie nudne do tego dojść tutaj. To nie jest nudne. Zapewniam każdego, że to nie jest nudne.
I czujesz się, że wiesz, spełniłeś swoje marzenia, prawda? I nagle już nie jesteś tam jakimś akcjonariuszem swojej spółki jednej czy drugiej, tylko nie masz nic, masz tylko akcje spółki matki. Wtedy wiesz, spokojnie sobie żyjesz, nie? Zresztą niedługo robimy fuzję jednej spółki z drugą. Także nie wiem, jak kogoś to nudzi, może być nudne, dla mnie jest to bardzo ciekawe. To jest, nie wiem, coś co ja lubię, prawda? Bo uwierz mi, że ja kocham przedsiębiorczość i gdzie bym nie był, to po prostu to jest mój styl życia. A pamiętasz, że profesor na studiach powiedział, że prawdziwych przedsiębiorców jest tak naprawdę od 5 do 8%. Wiesz, tu trzeba mieć te predyspozycje. To nie jest tak, że bierzesz pana Jacka i każesz mu, wiesz, rozwijać firmę w Anglii, nie? Bo to jest ciężkie. No nie, bo ty się szybciej denerwujesz, jak coś nie działa, niż pan Jacek i to jest właśnie ta osoba. Tak, wiesz, mało tego, zobacz, ja mam satysfakcję z, nie wiem, z bycia na pewnej pozycji, prawda? Jeżeli chodzi o moją funkcję jako taksi inżynier, czyli rzeczoznawca nieruchomości, ostatnio kontrolowałem budowę sędziego najwyższego sądu w Norwegii, Oslo, za 7-8 milionów złotych. I to była taka władza, bo od mojego podpisu zależało, czy będzie odbiór, czy nie. Także wiesz, no czuję pewien status, nie ukrywam, nie? Rozmawiam z fajnymi ludźmi. To jest fajne życie. Non-stop poznawanie nowych, kreatywnych przedsiębiorców. Dzisiaj ale jak? No sam przed chwilą powiedziałeś, że macie tam takie mało kreatywne życie. To chyba ty tak powiedziałeś. No nie, no ty tak powiedziałeś, że ten jakiś kolega ci mówił, że my tutaj tak sobie w tej Norwegii tak żyjemy bezstresowo. Nie, wiesz, no, trzeba przyjeść tu kiedyś, zobaczyć. Tutaj nie widać na przykład w miastach 15 szyldów na jednym rogu. Nie widać ludzi. No właśnie mówię, tam, nie ma kreatywności, nic się nie dzieje, no, smutno. Zadałem pytanie coachowi, ale wiesz, mojemu kumplowi wczoraj, ma 60 lat, ale wiesz, to jest inna mentalność ludzi. Pamiętaj, że oni mają jedno z wyższych średnich życia na świecie. Są jedni z tymi, którzy dają najwięcej napiwków na świecie. I oni są naprawdę, że tak powiem, doszli już tam, gdzie nasz Kowalski musi cisnąć szyldy, nie dorabiać, nie dosypiać. Dlatego wiesz, to z tego wynika. A pytanie, czy rzeczywiście tak jest, bo wiesz, no, rozdawanie pieniędzy to raczej mi się kojarzy nie z przedsiębiorczością, tylko z jakimś takim lekkoduchstwem, czy jakkolwiek to nazwać. I to raczej nie świadczy o przedsiębiorczości, tylko o zlewaczeniu. Wiesz co? Chodzi o rozdawanie pieniędzy i system socjalny. No i o tych napiwkach, jak mówiłeś, bo wiesz, Norwegia, no wyprzedaje tę ropę na lewo i prawo, ale wiesz, gdyby to porównać Norwegię chociażby do Stanów Zjednoczonych, to byłby najbiedniejszy kraj Stanów Zjednoczonych. To znaczy, przepraszam, na mieszkańca byłby najbogatszy, a no jeżeli chodzi o ekonomii, to nie. Nie, no absolutnie się z tobą nie zgadzam. Na mieszkańca? To znaczy, coś przerywa, poczekaj. Halo? Na mieszkańca by był bogatszy? Tak, ponieważ gdyby teraz uwolnili fundusz olejowy, słuchaj, tak się mówiło 10 lat temu, prawda? To każdy Norweg dostałby na przykład ze 20 tysięcy złotych na konto. No to drobne. Każdy jeden, nie? No dobrze, ale to nie są duże pieniądze. To są ile? Jedna wypłata, dwie? No, ale wiesz, nie wiem, czy jakby budżet polski uwolnił swoje środki, czy każdy by dostał 10 tysięcy złotych. Myślę, czy ja wiem, no co roku wkładamy tam, nie mam pojęcia ile, ale z te 30-40 tysięcy to chyba na osobę ładujemy do budżetu. Wiesz co, ale mi chodzi teraz, no nieważne. W każdym razie tak naprawdę to... Nie wiem, ja tu się dobrze czuję, a tam wiesz, ja jestem tak naprawdę, staram się być obywatelem świata, a nie Norwegii, Polski czy Anglii. No i po prostu, jeżeli przejdziesz pewien etap, no to już masz luz, nie? Naprawdę. Ja cię tak naprawdę jestem gdzieś tam umówiony, jakieś spotkania, ale wiesz, stwierdziłem, że jak trzeba porozmawiać z Kamilem, przerywam, rozmawiam z tobą, nie? No way. Także no, zachęcam do wizyty w kraju, zachęcam do zapoznania się z jakimiś tam różnymi źródłami, którymi o przedsiębiorczości, jak się zakłada firma, jak się prowadzi. No dobra, Krystian, to w takim razie pomówiliśmy o tych fajnych stronach,
A teraz powiedz, co takiego jest złego, co ci przeszkadza, z czym ta młoda gwardia kreatywnych polskich przedsiębiorców może uderzać do Norwegii, no bo to nie jest tak, że są same pozytywy, no minusów pewnie jest też dużo. Wiesz, powiem ci, że to jest dobre pytanie, z czym może uderzać. Gdybym ja, wiesz, znał odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, to bym, wiesz, sam zrobił więcej milionów, prawda? Więc z czym? Po prostu muszę zapoznać się z krajem, zobaczyć, w czym są mocni, w czym są kreatywni, no i po prostu przyjść na rynek i być najlepszym w tym, co robią. Wiesz, jest takie fajne koło biznesowe. Oczywiście ja nie znam go po polsku, nazywa się Kam Bør eller Vil. Czyli wiesz, masz trzy koła, w jednym kole jest co umiesz i potrafisz, w drugim kole jest co powinieneś zrobić, a w trzecim co chcesz robić, prawda? I na przecięciu się tych trzech kół powstaje pewna wspólna płaszczyzna, za którą powinieneś się wziąć, prawda? Bo jeżeli wiesz, coś umiesz, a tego nie możesz zrobić, to nie zrobisz. Jeżeli coś powinieneś robić, a nie potrafisz, też tego nie zrobisz. I to jest, wiesz, to już jest... No, każdy przedsiębiorca przechodził analizę SWOT, prawda? Czyli, wiesz, zagrożenia, szanse i tak dalej. No i na pewno, co mogę doradzić? No, jeżeli ktoś jest mocny finansowo, deweloperka, jeżeli jest dobry w komputerach, to aplikacje na przykład. Jeżeli jest dobry w sprzedaży i ma produkt, który jest naprawdę chwytliwy na świecie i na rynku, to sprzedaż. No, wiesz... Przedsiębiorstwo to jest tak naprawdę prosta rzecz, to nie jest doktorat, prawda? No, trochę bym się tutaj sprzeczał, że to jest taka prosta rzecz, bo no, nie należy to do prostych zajęć, skoro tyle ludzi no, nie pcha się do przedsiębiorczości. Ale wiesz co, bazując u ciebie na twoich doświadczeniach, z czym masz teraz największy problem? Albo inaczej, czemu jesteś na tym poziomie, a nie na tym poziomie plus 40 mieszkań na wynajem? Co było przyczyną? Że co, nie ma kim robić? Czy za dużo pracowników? Czy jak? Co ci spędza sens? To jest tak, że teraz, jeżeli chodzi o sytuację makroekonomiczną, Bank Norweski zawęził możliwości uzyskania kredytów inwestycyjnych na nieruchomości i zaostrzył to o wiele bardziej niż 10 lat temu, prawda? Mhm. Więc to jest ta bariera. Na tym spotkaniu Asbiro w Norwegii wiele osób będzie o tym opowiadać, ponieważ mam znajomych, którzy też spotkali pewną barierę i posiadając pewne nieruchomości prywatnie, już musieli je rzucić do spółki, żeby dalej rozwijać się w wynajmie. Także zawężenie zdolności kredytowej to jest pewna bariera. Bo jak wiesz, tak jak powiedział ostatnio szef Komisji Europejskiej, co zrobić, żeby była stabilność w Europie? Zlikwidować rentierów. Wiesz, rentierzy powodują nierówności, nierówności no, powodują, że tak powiem, rewolucje, nie? Dlatego rząd norweski dba o to już od lat 70., żeby w Norwegii była równość. Każdy dom, każdy dwa samochody, każdy w czasy, ale jak już się wybijesz, zarabiasz miliony, wtedy top skat 55%. Czy zdajesz sobie sprawę, że PKB Norwegii spadło 20% na przestrzeni ostatnich 4 lat? Zdaję sobie sprawę, ponieważ ceny ropy spadły o 50%. No tak właśnie. To wiesz, to takie no, nieciekawe środowisko, które jest aż tak bardzo uzależnione od cen ropy. Wiesz co, powiem ci tak. Lepiej coś mieć niż nie mieć, prawda? Więc ten fundusz jest tak bogaty, że są rezerwy na następne kilkadziesiąt lat. I rzeczywiście... No nie, bo to jest tylko 20 tysięcy złotych na osobę. Przynajmniej tak mówiłeś. Ale zaraz, ja mówię, że gdyby uwolnić nadwyżki budżetowe, ale zresztą nie pamiętam tego schematu. Kiedyś tak się mówiło 15 lat temu, nie? Ja przestałem to śledzić. Dlatego jest jedna rzecz. Od lat 60. ropa wzrastała, prawda? Cały czas trzymała się na poziomie około 100 dolarów i wyobraź sobie, że 3-4 lata temu nagle spadła o po prostu do 50 dolarów. Spadła naprawdę, wiesz, o 100%. I oczywiście był pewien taki kryzys, bezrobocia, każdy się bał, jak to będzie, ale teraz się to ustabilizowało, już wzrosło do 70, więc rentowności pól naftowych też wzrosły. Tylko, że nie wiem, powiem ci tak, Kamil, szczerze, taki przeciętny obywatel, on tego nie odczuwa za bardzo.
nie wiem, no nie czuć jakichś tam skoków ropy. Jak nie jesteś inwestorem, który ma miliony na giełdzie, to po prostu żyjesz sobie spokojnie, wiesz, masz pracę stabilną. Jak nie masz pracy, rząd ci pomoże. Także jest chillout po prostu, prawda? No chyba, że przyjechałeś tu wczoraj, nie masz numeru personalnego, nie jesteś ustawiony, nie znasz języka, nie wiesz, co się dzieje, wtedy jest trudno. Wtedy to jest A trudny nie kraj. Boisz się takiego scenariusza jak w Wenezueli, gdzie no, też był piękny socjalizm, kiedy cena ropy była jaka była, a teraz są zamieszki na ulicach? I też wiesz, był co jest kraj to podawany jako socjalistyczne? wzór. W latach 70. 80. Wenezuela była takim wzorem socjalizmu, to jak teraz jest cała Skandynawia, no to wtedy była Wenezuela. I to tak się zmienia. Wiesz co, nie boję się, ponieważ ja patrzę na socjalizm wtedy, jak tutaj rządziła tak zwana Arbeitspartei, partia pracy, prawda? Wyobraź sobie, że od 3 lat, po raz pierwszy od x lat, partia pracy, która była za związkami zawodowymi, prawami pracowników itd. i tak dalej, przegrała wybory z Höyre i Blo. Jest świetna koalicja, która robi państwo dla ludzi. Jest, wiesz, prozachodnia, jest, wiesz, zmiana w ogóle steru, zmiana w ogóle zarządzania krajem, prawda? Czyli ten kraj, po pierwsze, od zawsze wzorował się na USA, jak też wzorował się na Anglii. Wiesz, ja tutaj studiowałem, dlatego samo prawo pracy było wzorowane już w latach 60. na twórcach prawa pracy w USA, prawda? Gdzie stworzyły się pierwsze związki zawodowe Forda, gdzie tworzyły się pierwsze kartele. Dlatego to jest bardzo stabilnie. Wiesz, to jest naprawdę bardzo stabilnie. I wiesz, przepraszam, ale nie porównywałbym kraju zbudowanego na nurcie chrześcijańskim w Europie, w Skandynawii, do Wenezueli, bo to po prostu jakbyś porównywał, nie wiem, no naprawdę konia z samochodem, nie? Mimo, że to jedzie do przodu i to. Wiesz, nie byłbym pewny, jeżeli tutaj o chrześcijaństwo, to czy w Wenezueli to nie jest bardziej popularne niż na północy gdzieś tam w Skandynawii, bo jednak wiesz, to ta Ameryka Południowa strasznie chodzi do kościoła, to nie jest tak, że to są ludzie niewierzący i tak dalej, więc ja nie wiem, czy ta siła religii u nich nie jest nawet mocniejsza. Ale chodzi mi o pewną, wiesz, kulturę europejską. Wiesz, Kamil, zacząłem trochę jeździć po świecie, prawda? I spotykać ludzi z różnych kontynentów. I czy to jest Chiny, czy to jest USA, czy inne kraje. Każdy u nas lubi do nas jeździć, bo to jest, wiesz, ten stary kontynent, prawda? To jest stary, solidny kontynent. Zobacz na imigrantów. Im się wydaje, że to naprawdę Europa to jest krajem mlekiem, młodym miodem płynącym. Nie zawsze tak jest. Więc naprawdę, no wiesz, ja rozumiem, że na kwestii wywiadu chcesz być tutaj kreatywny w zapytaniach, ale to jest po prostu, dla mnie tak byś się zapytał, czy jak Ziemia będzie jeszcze 3 biliony lat, bo tak naukowcy przewidują, co będzie dalej, nie? Dalej będzie inna galaktyka, nie? Zawsze jest jakieś rozwiązanie na rzeczy. Ja muszę też powiedzieć, bo zapomniałem odnośnie tego, że tu jest nudno, ja muszę pochwalić tutaj polską ambasadę, Wydział Handlowy, widziałem tam prezydenta od wielu lat. Ostatnio byłem na spotkaniu z naszym prezydentem i też jestem założycielem, sponsorem Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej, prawda? Włożyłem pieniądze w swoich czasach, kilkanaście tysięcy złotych. Więc jakby wiesz, no pamiętam o kraju i jak najbardziej zawsze jestem z ambasadą i uczestniczę we wszelkich spotkaniach. To jest takie, wiesz, fajne, nie? Będąc Polonią, jednak mieć bezpośredni kontakt z krajem, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, naprawdę daje fajnego powera do działania. I też prezydent mi zadał to pytanie. Jak w tej Norwegii? A ja mówię, bardzo dobrze, rozkręciłem kilka firm i fajnie się żyje. Oby tak trzymać. Także... W jaki sposób czerpiesz energię do działania z kontaktu z urzędnikami? Bo nie do końca rozumiem. Służę informacją, jak czerpię energię w kontakcie z urzędnikami. Kamil, ja nie mam tutaj kontaktów z urzędnikami. No ale przed chwilą powiedziałeś, że jak jesteś w kontakcie
z MSZ-em naszym, no to czerpiesz energię z tego. A, słuchaj, ale ja jestem od strony takiej biznesowej, seminaria, spotkania świąteczne, spotkania z przedsiębiorcami, przepraszam. Czyli to nie jest to żadnej kwestii finansowej, tylko to jest taki bardziej w kuluarach, prawda? Mhm. To mi się bardzo podoba, że po prostu próbują zintegrować środowisko, zapraszają artystów i to daje energię. Nie wiem, spotykam ludzi takich jak ja, którzy założyli firmy, którzy w Polsce, nie wiem, czy Mostostal, czy inne wielkie firmy. Ale poczekaj, czemu nie może ktoś takiej działalności prowadzić tam na miejscu? Tylko wiesz, tylko jacyś ludzie zatrudnieni przez moje podatki muszą tobie organizować jakieś networkowe spotkania. Czy ja nie mogę takiej działalności nie wiem, prowadzić? Ktokolwiek tam, czy nie może, czy to wiesz, czy to muszą być ludzie, którzy te spotkania organizują za moje podatki? Wiesz co, no, ja tutaj też możemy organizować spotkania, jak najbardziej. Nie mam problemu. Tylko, że no wiesz, ja byłem na wielu spotkaniach biznesowych, zresztą z moim przyjacielem, coachem, ja byłem wzięty jako taka, wiesz, jak to powiedzieć, no nie wiem, jak to po prostu powiedzieć. Taki człowiek, który miał zachęcić Norwegów do otworzenia firmy. Możesz ponieważ po norwesku opowiedzieć, ja spróbuję przetłumaczyć. Okej, okay. Jag har varit på en intervju i Avisa i Sandefjordblad för 8 år sedan som en man som... No właśnie, o to chodzi, no. Det var väldigt spännande och väldigt gay. Dobra, żadnych gejów. Okej, nie rozmawiajmy o gejach. Ja nie mówię o gejach, ja mówiłem, że norweski to jest ciekawy język, prawda? Okej, no to jakieś tam słowo na G się pojawiło. Słuchaj, to jest, znaczy fan po angielsku, nie? Aha, gej to znaczy fan. Nie gej angielski, tylko G o przekreślone Y, nie? Się pisze. Także naprawdę jakby pamiętaj, że ty się skupiasz na mnie i na Norwegii. Ja cały czas czytałem książki biznesowe. Staram się być ciągle w kontrze, żeby cię trochę pociągnąć za język, bo za różowo opowiadasz, mój drogi, za różowo, a pewnie znając procent samobójców w krajach skandynawskich, który należy do jednych z najwyższych, pewnie ze względu na brak słońca, to pewnie jadąc do tego pokoju na ten wywiad, to tak się tylko zastanawiałeś, czy walnąć w ten pług odśnieżający pas i się zabić, czy nie, bo depresja cię tam pewnie dopada. Coś musi być nie tak. Weź coś powiedz, co tam jest w ogóle nie tak, bo zaraz wsiądę w samolot i dobra, i zaraz uruchomię psychologię negatywną. Zaraz poczekaj. Co jest nie tak? No jest, wiesz, od listopada robisz trochę ciemno, jest słaba pogoda, zima jest dłuższa, więc fajnie sobie wspomóc wyjazdem do ciepłych krajów. Zaraz, to jest nie tak. Uważam, że banki zawężyły dostępy do kredytów, co przeszkadza, że tak powiem, w byciu zadłużaniu się. Zaraz, co mi jeszcze tutaj przeszkadza? Podatki są duże, jeżeli więcej zarabiasz. Ale wiesz co? Słuchaj, ja to mówię, ale w to nie wierzę, ale okej. Okay. Mogę jeszcze coś negatywnie powiedzieć. No. Zaraz. No weźmy coś, zadać jakieś pytanie. No te podatki powiedziałeś, że są jakieś takie horrendalnie duże podatki. Znaczy wiesz, ja nie wiem, jak jest w spółce ZOO w Anglii czy w Polsce. No tutaj podatki przy spółce ZOO są 25% podatku od zysku spółki i 28% przy wyjmowaniu dywidendy. Ale chyba tak jest wszędzie, o, nie? Ja, nie, no to w Polsce to jak masz małą to 15%, jak większą to 19% to jest CIT, no a potem no to też skala 18 albo 32. Więc podatki są duże. Ale umówmy się, że zyski pojawiają się dopiero po jakiejś tam naprawdę dużej skali, no bo trudno być małą firmą, która wykazuje zysk, prawda? No bo to jest bez sensu, bo się pieniądze inaczej wyciąga, no chociażby, ja nie wiem, zatrudniając się dla tej firmy i gdzieś tam mieszcząc się w granicach tej kwoty wolnej od podatku, która w Norwegii istnieje, a w Polsce nie istnieje. Dobra, mówimy o podatkach. Granica VAT, na przykład
tutaj przychodzisz na VAT przy większości branżach, jeżeli obróciłeś 25 tysięcy złotych. No, to dużo, to strasznie mały limit. Okej. Okay. W Polsce jest 200 tysięcy. To de facto w zasadzie każdy jest VAT-owcem. Tak. Jeżeli nie jesteś artystą, jakimś tam, nie wiem, pisarzem, to każdy jest VAT-owcem. VAT ma 25%. Jest dosyć wysoki, prawda? 25%. No, bardzo dużo. Mało tego. Okej, okay. No słuchaj, ostatnio byli u mnie pracownicy z Niemiec, chyba z Bawarii, i mówili, że tutaj jedzenie jest droższe o 60-70% niż w Niemczech, w Bawarii. Porównywali na przykład jakiś koli różnych produktów. Co jeszcze? No, tu są drogie samochody. Trudno, żeby było tańsze. No przecież umówmy się, Norwegia to nie jest jakiś taki rolniczy kraj. Może ryby macie tańsze, tak, ale co do jakichś takich wszystkich rzeczy, no to trzeba wozić przeważnie i to robi koszt. Znaczy wozić w sensie z Polski, czy? No wozić, w ogóle wozić, no. W ogóle, nawet po Norwegii, przecież to jest wielki kraj, z góry na dół, no to jednak trzeba trochę przejechać. Tak, słuchaj, gdybyś ściągnął Norwegię ode mnie, to wystarczyło do południa Włoch, także jest bardzo długi. Ale wiesz, co jest ciekawe, wiesz, co jest bardzo mądre w tej Norwegii? Że czy jesteś na małej wsi na północy, czy w większym mieście na południu, czy na wschodzie, czy na zachodzie, jest naprawdę zrównany poziom. Jest, wiesz, nie widać biedy. Pojedziesz do Szwecji, no to już widać gorzej zapuszczone domki, ludzie, którzy, wiesz, no, żyją na niższym poziomie. Tutaj właśnie ta polityka Partii Pracy już od lat 60., polityka równości, sprawiła, że tu jest bardzo wyrównanie, nie wiem. To jest współczynnik Gucciego, który mówi o nierówności na świecie, największych w Indiach, a z tego co wiem, Norwegia jest chyba jedna z najmniejszych. Czy jesteś sprzątaczką, czy jesteś dyrektorem, czy elektrykiem, czy farmaceutą, czy powiedzmy wozisz śmiecie, to dajesz radę finansową. No tak, i w efekcie masz kraj, który jest zero kreatywny i wysprzedaje ropę, żeby w ogóle funkcjonować, jakieś tam małe dźgnięcie na rynku ropy, no może nie takie małe, bo jednak to tam o 2/3 cena ropy spadła, powoduje spadek PKB o 20% całego kraju, więc nie wiem, czy to jest takie dobre. Wiesz co, odnośnie kreatywności, jest taka firma Komplet.no, która chyba ma największy automatyczny magazyn w Europie. Wyobraź sobie, że oni sprzedają miliardy w sklepie internetowym i nie mają ani jednego pracownika na magazynie. Czy wiesz, mało tego, od lat 60., kiedy, że tak powiem, nie wiem, kto był prezydentem, pokazali im technologię. Jak spojrzysz na Statoil, a teraz się nazywa Enquire, zupełnie nowa nazwa, są już w czołówce na świecie, jeżeli chodzi o technologię wydobycia ropy naftowej. A czemu Statoil zmieniło nazwę? Ktoś to kupił, czy jak? Dlatego, że w Statoilu jest bardzo duże parcie na przyszłość, prawda? Oni cały czas są wizjonerami i stwierdzili, że chcą, żeby ich firma była kojarzona z energetyką, a nie z jakimś Statoilem. Wiesz, Stat to jest państwo po norwesku, a olej to jest, wiadomo, ropa. No chyba nie chciałbyś, żeby czołowa spółka w Polsce nazywała się, nie wiem, Państwowa Ropa. Orlen. Ja też nie. No lepiej Orlen, ładniej brzmi, łatwiej ukryć, że to państwowe. Tylko jak teraz znane stacje w Polsce też zmieniają nazwę na Circle K, tak. Ponieważ kanadyjska spółka wykupiła wszystkie stacje Statoila w Europie od Statoila i zmieniła nazwę, a Statoil się tego pozbył, ponieważ oni chcą być dobrzy w energetyce, nie? Mało ponieważ tego, nie potrafią utrzymać łańcucha dostaw benzyny. No, są kiepscy w zarządzaniu, nie mają z tego dochodu. Trzeba dopłacać z tych funduszy olejowych, żeby w ogóle ta firma miała jakiekolwiek dochody. I tak wychodzi, że trzeba się tego pozbyć. Wiesz co, oni nie są na tak niskim poziomie, jak zarabianie, wiesz, marży na ropie. I naprawdę w całym świecie są zaangażowani w energię, prawda? I cokolwiek, co z tym się wiąże. No to co, nie? Ale wiesz, być zaangażowany w energię plus w dystrybucję, to jest chyba lepiej niż w samą energię, bo wiesz, niedługo to nawet energię przejmie ktoś inny. Powiem ci tak szczerze, no, jestem dumny z tego, że brzmisz jak prawdziwy Polak, że brzmisz jak prawdziwy Polak i jakby chcesz utrzymać wszelkie biznesy i biznesiki,
Ale wiesz, czasami brak wszystkoizmu też popłaca, nie? Ja byłem u ciebie w szkole raz na szkoleniu i powiedział jeden człowiek o analizie Google i stwierdzili, że człowiek nie może się skupić na więcej jak dwóch, trzech rzeczach naraz, nie? Także akurat, no nie znam powodu, dlaczego sprzedali, widocznie było nierentowne. Ja sam kiedyś chciałem kupić stację CPN, ale jak zobaczyłem niskie marże na paliwie, to dałem sobie spokój. To była taka stacja na uboczu. W Polsce czy tam u was? U nas, u mnie. Była stacja CPN do sprzedania, przy drodze numer 40, mniejsza, byłem już na spotkaniu, ale to są tak niskie marże, zresztą porozmawiaj z ludźmi, którzy mają CPN-y w Polsce. Ale stacje benzynowe się ma po to, żeby sprzedawać alkohol w nocy, nie? To przecież tak się zarabia. A, właśnie. Słuchaj, wielka zaleta. W Norwegii alkohol można kupić tylko w sklepach państwowych. No i to jest zaleta? I tylko od godziny 10 do 18, a w marketach jest tylko piwo i już po 18 go nie kupisz. No właśnie, więc to jest zaleta. Utrudniony dostęp do alkoholu. No i przez to się ludzie upijają. Słucham? I przez to się ludzie upijają. No, przez to dużo kupuję, wiesz, za granicą, czyli w Szwecji czy gdzieś. A jest też coś takiego jak w Szwecji, że jak już kupisz któryś raz, to potem na przykład jak kupisz ileś alkoholu w ciągu miesiąca, to potem przychodzi do ciebie, czy dzwoni jakaś urzędniczka z urzędu do spraw antyalkoholowych i się pyta, czy ma pan problem? Wiesz co? Nie sądzę, żeby tak było w Norwegii. Ja wyobraź sobie, bo podejrzewam, że trzeba się wylegitymować, kupując alkohol, nie? I tam cię gdzieś cię odnotowywują, że Krystian kupił x wódek i x piw i win i tak dalej. I potem mają statystykę. Wiesz co, ale ja powiem tak szczerze, ciekawie. Myślałem, że tak jest tylko dziwnie w Norwegii, ale ostatnio swoją dziewczyną chciałem kupić alkohol w dużym markecie, który obraca miliony złotych i ma 50 sklepów w Szwecji, a pani powiedziała w kasie, nie, proszę jechać tylko do wyznaczonego sklepu państwowego. Także w Szwecji jest tak samo. Powiedziałem no tak, ci, Skandynawia to jest, wiesz, jedna rodzina. Tak jak Anglia jest wyspa, tak jak Skandynawia jest Skandynawią i po prostu... Nawet, zobacz, wróćmy do prawa budowlanego, prawda? Jeżeli chodzi o dostęp pewnych produktów, co jest gorącym tematem, prawodawca mówi wyraźnie, produkt powinien mieć tak zwany, bo to jest ciekawe słowo, samsvarsarklaring. Weź powtórz. Samsvarsarklaring. No nieźle. Samsvarsarklaring w języku skandynawskim. Prawda? Co to znaczy? Czyli dla nich język, który jest dla nich, to jest albo duński, albo norweski, albo szwedzki. Albo ewentualnie Finlandia, prawda? Więc oni mają tutaj pewne swoje reguły i to jest dlatego jakby inne. I wiesz, no i to mi się podoba. Ja zawsze lubiłem być oryginalny, nie? Skoro wszyscy są w Anglii, to jestem w Norwegii. Okay. A czemu? No, jakbyś był jeszcze bardziej oryginalny, to byś w Afryce wylądował i jeszcze byłoby ciekawiej. Co byłem, lądowałem już w Afryce, ale to nie jest moja ulubiona kultura. Za oryginalnie by tam było. Czyli ma być oryginalnie, ale nie za oryginalnie, nie? Nie, słuchaj, ja ci powiem tak, jak mam cię oryginalnie, ale masz dążyć do wolności finansowej. Więc wiesz, nie oszukujmy się, szybciej osiągniesz Norwegii, Skandynawii, jak na niż przykład w Afryce? Zimbabwe. No chyba żartujesz. Nie masz szybciej kraju, gdzie szybciej można się dorobić, jak Afryka. A, okej, okay. Dobra. No, może masz rację, ale ja zostaję tutaj. To jest, wiesz, 10-20 lat w Afryce i masz firmy na 1000 ludzi, jeżeli ci się uda przynajmniej 100 sprowadzić z Europy, tak? No to nie ma żadnych problemów, tylko... Wiesz co, nie analizowałem Afryki, nie jestem na poziomie kulczyka, ja już jestem... To nie trzeba mieć poziomu kulczyka. Nie trzeba mieć poziomu kulczyka, to tam po prostu, wiesz, jedziesz i otwierasz, nie wiem, wędliny zaczynasz robić, albo jakieś wino zaczynasz robić, cokolwiek. Nawet, nie wiem, kupujesz barkę, stawiasz na rzece i piasek wydobywasz i potrafisz na tym zarobić z 10-15 tysięcy miesięcznie po dwóch, trzech miesiącach, nie mówiąc już o jakichś tam kolejnych dalszych inwestycjach. Znajomy gdzieś tam sprowadził starą gorzelnię z Ukrainy i gdzieś tam rozpoczyna produkcję, wyobraź sobie, jedyna gorzelnia w promieniu 1000 kilometrów, nie? Wiesz co, to to jest rosnący rynek. Ale ja z racji pewnych znajomych z Afryki, z Ugandy, między innymi, słyszałem różne historie i jakby, no nie ciągnie tam. Wiesz, to jest
każdy robi biznes, gdzie chce, no nie? Ja akurat, jak się można dorobić, to chętnie posłucham takich ludzi, zaprzyjaźnię się, pojadę, odwiedzę i może będę bardziej inwestorem, jak wykonawcą. Po tej stronie. No bo niestety. Do Afryki to jednak trzeba jechać. To trzeba jechać i na miejscu być, zarządzać. To jest tam w cenie. Tak, ale ostatnio miałem spotkanie z dosyć dużym biznesmenem z Drammen, który ma tam powiedzmy jakieś laboratorium w Finlandii, fabrykę na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział bardzo mądrą rzecz. Zawsze daje tym przedsiębiorcom więcej akcji, daje im zarządzanie. To powoduje, że ostro pracują, a on sam i tak ma z tego profity. Także ja jestem już na tym poziomie. Wiesz, ja, uwierz mi, firmę i tak dalej, to pierwsze chwile miałem, wiesz, 12-15 lat temu, a nie teraz. Teraz chętnie zainwestuję i będę tylko ewentualnie śledził wyniki finansowe, prawda? No, ale wiesz, jak to jest, że jak ty masz pieniądze, a ktoś pomysł, no to za kilka lat to tamten ma pieniądze, a ty zostajesz z pomysłem. No bo to przeważnie, jak nie pilnujesz, no to cię się roz... Ja na tym ubolewam, że tak jest, ale no niestety, no, tak jest świat finansowy, nie? Po prostu niestety, kapitał jest wart 80%, pomysł 20%, albo kapitał 90%, pomysł 10%, nie? Chyba też to doświadczyłeś, czy nie? Znaczy nie ty, ale twoi... Według mnie kapitał jest w ogóle nieważny, pomysł jest nieważny, tylko ważne jest to, co masz między uszami, tak? I czy potrafisz to wszystko dobrze zorganizować, czy nie, bo... Jak jesteś poważny, uczciwy, rzetelny, masz dobrą historię, no to kapitał zawsze znajdziesz. I ja szczerze powiedziawszy, znam wielu ludzi, którzy mają problem z pieniędzmi, w takim sensie, że no nie mają co z nimi robić i ładują w jakieś nieruchomości na 4-5 czy procent rocznie, no bo nie da się więcej wyciągnąć przeważnie. A znam też ludzi, którzy gdzieś tam mają jakieś takie pomysły, są poważni, rzetelni i gdzieś tam kiedyś, jak sobie markę zrobią, to może te pieniądze do nich trafią, ale jak tak patrzę dane venture capitalów z Ameryki, no to zwrot, firmy venture capital średnio wszystkie z całej Ameryki zarabiają 0% dla swoich inwestorów, tak? Więc to jest średnia wszystkich inwestycji właśnie bogatych ludzi z pieniędzmi w jakieś takie firmy czy jakieś takie inne, 0%, więc tak na dobrą sprawę, jak jesteś bogatym człowiekiem z pieniędzmi, to inwestujesz w jakieś startupy, no nie zarobisz na tym statystycznie rzecz ujmując, jest to pewnego rodzaju może hazard, no bo jednak każdy by chciał zainwestować w te firmy, które urosną, tak? Ale też jest to takie hobby, taka wczesna emerytura, może by powiedzieć, bo się wtedy dobrze czujemy, że się jesteśmy w coś zaangażowani. Może stracimy, może zarobimy, mimo tego, że w dłuższej perspektywie wyjdziemy na zero, więc to jest takie jest moje zdanie, takie trochę, nie wiem, czy pesymistyczne. Wiesz, to zgadza się, dlatego ja mam przyjaciół, którzy inwestują na giełdzie, ja tego nie robię, prawda? Ponieważ na razie mój czas muszę poświęcać na prowadzenie firmy, jestem na tym etapie, na rozwój kontaktów. Jakby mój przyjaciel czasami, jak siedzimy, rozmawiamy tyle co z tobą, to mówi, a zarobiłem na przykład 10 tysięcy, wskoczyło mi. A za ci nie przyjadę, no straciłem 100 tysięcy, prawda? Więc ja jeszcze inwestuję w te nudne, takie wiesz, proste nieruchomości, ponieważ uważam to za najpewniejszy sposób. Nie wchodzę w różne obligacje, fundusze na razie, ponieważ to jest dla mnie następny etap, prawda? Więc teraz kreatywność, rozwój, zresztą ostatnio muszę wspomnieć, że znalazłem bardzo kreatywnego i energicznego partnera biznesowego, co też jest dużą zaletą, więc no, czuję, że no, świat biznesu jest dalej dla mnie otwarty, prawda? I będę dalej budował na tym, co już zbudowałem, kolejny ale, rozwój. Ale wiesz, tak? Okej, ale z drugiej strony tak trochę mówisz, że tak trochę byś chciał tak rentiersko, że już nie bardzo ci się chce być aktywnie w zarządzie i tak dalej. Wiesz co, nie, ponieważ słuchaj, interesuję się makroekonomią i w jednym z książek powiedział pisarz, że już od XVIII wieku tak naprawdę głównym celem przedsiębiorców była renta. Oni nazywali to wtedy renta, prawda? I na przykład masz te różne książki Balzaka, czy tam Francji XIX wiek i już wtedy masz ojciec Goriot, udowodnili, że młodemu prawnikowi, że skończenie studiów i drogą tą pójście drogą tej kariery nigdy mu nie zapewni dostatniego życia. I dlatego już wtedy jakby byli ludzie, którzy z samej renty, czyli dochodów pasywnych,
mieli tyle, co najniższe wynagrodzenie przeciętnego pracownika przez całe życie. Już wtedy, w 1870 roku. I powiem ci, że mnie tak to jakby zafascynowało, że ja, wiesz, no po prostu zaczynałem od zera i teraz nagle mam pewien kapitał, którym mogę też się bawić. Wiesz, to nie chodzi tylko o prowadzenie firmy, ale pewien kapitał, który masz, prawda? Bo mi nigdy nie chodziło w życiu, że zarobię od pierwszego do pierwszego, czy tam od pierwszego do piętnastego, nie? To chodzi o pewnie, wiesz, mądre inwestowanie i zarządzanie kapitałem. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, szanowni państwo i szanowni przedsiębiorcy, rozwój osobisty, wykształcenie, rozwój przedsiębiorstwa, mądre inwestowanie doprowadzi cię do sukcesu. Państwa albo do porażki. Słucham? Albo do porażki. Do sukcesu. Albo do porażki. No, wiesz, tak jakbyś nie wiedział, że są przedsiębiorcy, którzy ponoszą jednak porażkę i wpadają w wielkie problemy. I to tak naprawdę więcej jest tych, co wpadają w problemy, niż tych, którzy, o których można by powiedzieć, że jakieś tam sukcesy odnieśli. Gdybyśmy byli teraz w USA, to by ci powiedzieli, że okej, porażka jest super kopem na rozwój, ponieważ nauczyłeś się, jesteś mądrzejszy, idziesz dalej. W Stanach w ogóle to jest, wiesz, po porażce mówisz z uśmiechem, prawda? Mówisz, wiesz, tutaj mnie poszły 3 firmy, ale teraz już wiem, jak zrobić biznes. Wiesz, to wcale bym nie był taki przekonany, bo chociażby jak z Tadem Witkowiczem rozmawiam, no to pierwszą firmę tam sprzedali za 40 czy ileś milionów, do drugiej ci inwestorzy nie chcieli zainwestować, bo powiedzieli, Tad, ty już się nie nadajesz na biznes, bo tam przestałeś być prezesem w swojej firmie i tak dalej, jesteś już skończony, masz popsute historie i tak dalej, no, ale i wtedy zrobił co prawda drugą firmę i sprzedał ją za 300 milionów, ale wiesz, wcale ten kult porażki, tej nauki, czy możliwości uczenia się, to nie jest dobre, jeżeli przychodzi człowiek i słuchaj, mam już 4 porażki, ale 5 to na pewno będzie sukces, no. Nie, co, ja się z tobą tam zgadzam, dlatego ja nie mam zbyt dużej firmy, ale ją tak prowadziłem, żeby nigdy nie było porażki. Wiesz, nie mam nas. Wiesz, do mnie dzwoni na przykład instytucja i mówi, słuchaj, masz top scoring w klasyfikacji firm norweskich. Weź od nas kup dyplom na ścianę. Także wiesz, ja tutaj prowadziłem bardzo rzetelnie przedsiębiorstwo. Cały czas rozwinąłem i po prostu wolałbym nie przeżywać tego startu z porażki, prawda? No właśnie, to jest takie pytanie, że stworzyć firmę czy coś tam, żeby to funkcjonowało, pozwoliło żyć powiedzmy trochę lepiej jak średnio, to używając umysłu, nie ryzykując za dużo, naprawdę każdy jest w stanie zrobić, a gorzej z tymi takimi wielkimi sukcesami, wielkimi karierami, no to tutaj jednak już wymaga to dużo szczęścia i ciągłego ryzykowania, bo jakby nie patrzeć, no gra w totolotka daje w efekcie, no tracimy na tym w statystyce. Ja w to wierzę. Ale ja znam taki przypadek, że jeden człowiek wygrał 2 razy w totolotka w Polsce i to raz w jednym tygodniu i drugi raz w drugim tygodniu. 6 wypadły, tak? I często te wielkie fortuny, które czy wielkie naprawdę sukcesy, o których gdzieś tam czytamy, okej, pracowitość pracowitością, ale ile lekkomyślności w tym było i właśnie takiego szczęścia w sytuacji gdzieś jakiejś, że no nie powinniśmy sobie też tak wiesz, wysoko celów ustawiać, tak? Bo rozumem, dojdziemy do jakiegoś poziomu, a powyżej tego poziomu to jest już, no nie chcę powiedzieć tylko szczęście, ale powiedzmy ta rola szczęścia, no to gra coraz większą rolę, przynajmniej tak jest u mnie. Dlatego to co mówisz, mi się bardzo podoba, że powoli, sukcesywnie, gdzieś tam nic wielkiego, ale dużo, tak? To o co chodzi. Wiesz, to jest tak, że ja jestem teraz w ciekawym etapie życia, bo staję się deweloperem, prawda? Mam nadzieję, że nawet w tym roku bądź w przyszłym zaczniemy budowę 4 mieszkań na sprzedaż, prawda? Okay. I wiesz, to już jest, uważam, wejście na nieco wyższy próg, który naprawdę, w którym mam się szansę rozwinąć, prawda? I jakby, no to jest dalsza droga, więc jako deweloper myślę za 10 lat, będę dużo większym przedsiębiorcą niż jestem.
No to co, Krystian, za 10 lat do tej samej porze opowiadasz, jak zbudowałeś pierwsze osiedle w Norwegii. Wiesz, co mogę ci powiedzieć, ale dobra, dam ci jakiś warunek. Naucz się przynajmniej trochę norweskiego, nie? Powiem dzień dobry. Nie przywitać. Hi, son, Osen Gordon, medaj. Hello. Także ja też, no bardzo miło się rozmawia o biznesie, mógłbym to ciągnąć, wiesz, never ending story, prawda? Dzięki, Krystian, za rozmowę. Dzielnie się broniłeś, tak starałem się ciebie zniechęcić, że to Norwegia, to, ale naprawdę dzielnie się broniłeś. I tak trochę rozmawiając z tobą, to ten obraz tak się trochę polepszył, no bo mi się tak gdzieś te kraje skandynawskie z takim dziadostwem kojarzą. Nie wiem dlaczego, te domy, ten wygląd tych ludzi, takie, no nie wiem, prawie tak źle jak w Anglii mi się przynajmniej. Pamiętaj, Kamil, pozory mylą. Ale to nie były, wiesz, pozorowane brzydkie domy. To faktycznie. Nie no, żartuję już. Już ten Krystian. Dzięki wielkie za rozmowę. I co? Asbiro jedzie do Norwegii. Pewnie gdzieś tam z nami się spotkasz. Nie wiem, czy ja będę, pewnie nie. I co? Mam nadzieję, że kiedyś no, zawitasz też do nas, do Warszawy. Jakbyś był w Polsce, kraj dziadów odwiedzał, to daj znać. Jakieś piwo wrzucimy do lodówki i gdzieś na jakieś. Ja jak najbardziej z przyjemnością zawitam do waszej szkoły. Również dziękuję za zaproszenie i możliwość udzielenia wywiadu o Skandynawii, a także Norwegii. Trzymaj się, Krystian. Do zobaczenia w takim bądź razie. Pa, pa. Do zobaczenia.